Cześć, Pasieka Gromadzeń. Dzisiaj mamy czwartek, 30 listopada i piękna zima tej jesieni. Spadło około 6-7 cm śniegu między poniedziałkiem a wtorkiem. Dzisiaj mamy czwartek i to się tak tutaj utrzymuje. Ostatnio pokazywałem, ale było troszkę mniej tego śniegu. O, zlatuje z namiotu śnieg. Dzisiaj jest, miało być 0 stopni, ale jest 1 na plusie. Więc wszystko tutaj powolutku topnieje. O, jakaś pszczółka wyleciała. Wiecie, często się ludzie tak pytają, dlaczego te pszczoły wylatują, tak zauważyłem na jakichś forach, grupach, bo ja jestem wszędzie chyba, gdzie się da w tych pszczelarskich. No i często to jest tak, że pszczoły nie chcą tak jakby umierać w ulu. I one wylatują, więc prawdopodobnie pojedyncze, jak jakieś wylatują, to są takie pojedyncze, które normalnie by się osypały, ale no jakoś tam się przebudziły i wyleciały z tego ula, żeby poza nim po prostu umrzeć. Pszczoły nie zdychają, pamiętajmy, tylko umierają. No w większości przypadków właśnie dlatego wylatują. Tu jedna leciała, prawdopodobnie ona, no mają po prostu taki zachowane, że no najważniejsze dla nich jest wspólnota, rój i nie chcą po prostu umierać w środku, żeby nie, na przykład jakaś choroba jest, nie zakazić innych sióstr, braci to raczej nie ma, bo tu trutniów nie ma w zimę, więc po prostu w ten sposób się zachowują. O, przejdę się dupo ogrodzie, bo jest ładnie. Zobaczymy, jak to wygląda, czy wszystko jest ok, czy są daszki. No nie było ostatnio jakichś tutaj dużych wiatrów, ale wiecie, zawsze trzeba zobaczyć. Pikuś sobie chodzi też po swoim terenie. Tutaj śnieg troszkę topnieje, bo jest ten jeden stopień, ale no jak widać jeszcze jest biało, fajnie. Jutro już ma być mróz, więc jeżeli dzisiaj nie stopnieje, a wychodzi na to, że nie, to jeszcze będzie biało przez kolejne dni. Dzisiaj takie lekkie ocieplenie, bo powyżej 0 stopni, a przez ostatnie dni było po prostu, no widzicie, jest śniegu pełno. Oprócz tego, że nagrywam, żeby tak coś tam pogadać wam na temat tego, co tu się dzieje, to kupiłem kamerkę do nagrywania. Do tej pory nagrywałem moim telefonem, ale kupiłem kamerkę GoPro dzięki wpłatom patronów kanału, którzy wspierają. No, udało się tam nazbierać i kupiłem. Głównie chodzi o to, aby w podróży też łatwiej było. No i często jak używałem tego telefonu, to wiecie, nowy telefon, a on wyglądał później jak 7 nieszczęść, cały oblepiony propolisem, wymazany, trzeba było go szorować, więc jeżeli się uda po prostu tutaj używać tej kamerki, będzie to wygodniejsze, no to jest jakiś plus dla mnie. No jakość też jest chyba tutaj wyższa. Telefon mi się przegrzewał, jak dawałem 4K, czyli tą taką najwyższą jakość, po prostu on się zacinał, przegrzewał, no nie dawał rady. Niby jest opcja nagrywania w 4K, ale tego nie było można używać, więc tutaj może, no powinna być kamerka pod tym względem lepsza. I tak dzisiaj testuję, pierwszy raz nagrałem filmik, bo kupiłem kamerkę, ale się okazało, że nie było karty pamięci, wysłali ją i dostałem, no i dzisiaj jest tak jakby pierwszy filmik. Powiem wam, że chciałem tu zobaczyć, jak tu jest z tymi foliami, ale teraz to za dużo śniegu. Innym razem może zejrzę, czy się nie skrapla woda. Jak tak, to bym wiercił dziury w tych daszkach, w tych odkładówkach. Takie, wiecie, małe dziury, żeby tam nic nie wyszło, żadna mysz, żadna pszczoła też się nie przycisnęła. Ale żeby nie zakładać siatek, to małym po prostu wiertełkiem zrobić ze 3-4 takie dziurki, żeby powietrze. Ale jak sprawdzałem z tydzień temu, nie było widać tej wilgoci. No ale jest teraz śnieg, on będzie topniał i może być bardzo wilgotno w powietrzu, dlatego wolałbym jeszcze raz to sprawdzić. Ale mówię, no nie dzisiaj, jak trochę mniej śniegu będzie w inny jakiś dzień. Dzisiaj mam wolne, więc po prostu tu się kręcę, mówię, testuję tą kamerkę. Pytanie w ogóle często teraz ludzie zadają, czy to źle, że się zrobiło tak zimno. No ogólnie temperatura dla pszczół to nie jest
tragiczna. O ile nie miały mega dużo jakiegoś czerwiu, no to to jest dla nich naturalne i nic nie powinno się dziać. A dlaczego mogą mieć dużo czerwiu tak późno jesieni, koniec listopada? Czasem jest tak, że jak pszczoła jest zawirusowana, dużo warozy i spada po prostu ilość pszczół w rodzinie, to matka czerwi, aby ratować tą rodzinę. I czasami się zdarza, że nawet już teraz są ospane rodziny, pełno pokarmu po bokach, a środek, tam gdzie jest właśnie jedna ramka czy dwie czerwiu pełne, z jakiegoś powodu no pszczoły się odspały, nie przeszły dalej, bo grzały czerw. I takie ochłodzenie jak teraz no może spowodować śmierć takiej rodziny. Ale tak naprawdę to nie ochłodzenie powoduje śmierci, tylko to zawirusowanie, to, że one musiały się matki nie wiadomo jak czerwić, bo gdyby było wszystko ok, matka by nie musiała czerwić jak szalona i normalnie by przezimowały. Także to ja nie uważam, że to jest wina tego ochłodzenia, tylko to jest po prostu kwestia, no, że choroba, że rodzina jest zawirusowana, jest pełno warozy, próbuje się ratować. Także nie zwalałbym tu winy na ten mróz, tylko no po prostu źle wyleczona waroza lub jakiś wirus przytargany z chorej innej rodziny, bo też nie zawsze jest nasza wina. Możemy mieć silne rodziny, je leczyć, a coś przytargają. No, niektórzy twierdzą, że jak jest silna rodzina, to na wszystko już przetrwa i tak dalej. No nie jest tak, no silni ludzie też chorują. Wiecie, no na pewne rzeczy nie ma wpływu świat. Wiecie, my na swoje choroby jako ludzkość nie potrafimy jeszcze sobie poradzić w wielu przypadkach, a chcielibyśmy pszczoły, które no wiadomo, że żyją dłużej od naszego gatunku. Nie wiemy często jak, na jakie choroby chorują i byśmy chcieli być tacy mądrzy, że my wszystko wiemy. No nie, wiadomo, no silne rodziny mają większą szansę, że będą zdrowe, że przezimują. I warto trzymać te najsilniejsze, łączyć te słabsze, na przykład na jesień ja tak robię, ale mówię, no i też idealne, perfekcyjne pasieki, też im się zdarzają różne rzeczy, rozmawiam z różnymi pszczelarzami i wiem, że no, czasem nic nie możemy zrobić, ale no staramy się pomagać. Pszczelarz to wiecie, mówi się, niektórzy ekoterroryści mówią, że my kradniemy miód i w ogóle wykorzystujemy pszczoły i takie tam. No ale wiecie, my dbamy o te pszczoły, dajemy im leki, zamienniki, próbujemy im takie zrobić tutaj warunki bytowania, żeby żyło im się jak najlepiej, bo silna, zadowolona rodzina pszczela to jest też odwdzięczy się, więc nikt nie robi na szkodę pszczołom nic, chyba żaden normalny pszczelarz by tak nie robił. Tego nie popadajmy w skrajności i po prostu ja tam uważam, że pszczelarze robią dużo dobrego dla ochrony tutaj różnych gatunków na świecie, kwiatów, wiecie, owoców i tak dalej. Bez pszczół uboższy byłby ten świat, bo wiadomo, zapylają tutaj i dzięki temu są lepsze i wiadomo, te zbiory u rolników. Patrzę, bo sikorka mi tu podleciała. Pszczoła jedna latała. Czy one tak atakują te chore pszczoły? Jak te, co gdzieś tutaj wylatują pojedyncze, no to nic złego. A jakby sikorki zaczęły stukać, pukać w ule, to by był problem. Wiem, że zięcioły masakrują niektóre ule, robią dziury. Widziałem na zdjęciach. Chyba pasieka na kamiody też coś tam pokazuje. On chyba co roku ma te problemy, takie jak z myszami czy z dzięciołami, bo ma pasiekę w lesie. No to są właśnie te problemy z pasieką w lesie, trzeba mocno zabezpieczyć, ale wiecie, taki dzięcioł czy sikorka. A co mają ludzie mówić, gdzie mają niedźwiedzie i niedźwiedź przyjdzie, tylko że niedźwiedzie w zimę to raczej śpią, nie? Chyba bardziej albo na jesień niszczą, albo na wiosnę, jak już się obudzą. No nie wiem, bynajmniej u mnie to tutaj niedźwiedzi nie ma, wilki za to są. Kiedyś nagrałem, nawet na odcinku pokazywałem wilka, no ale niedźwiedzi nie. Tutaj jest Dolny Śląsk i niedźwiedzie, a to chyba nikt nie widział od kilkuset lat. Tak mi się wydaje. No, także zobaczymy, jak wyjdzie ten odcinek, jaka jakość. Widzę, że mam 80% baterii, czyli jeszcze miała 95%, jak ją włożyłem, czyli 15%, a ile mamy filmiku? Niecałe 10 minut, no prawie już 10 minut zaraz będzie, czyli no, coś tam będzie wystarczać. Mam dwie baterie w zestawie, zobaczymy. Tak jak mówię, głównie chciałem to
z myślą o podróżowaniu i w ogóle tego Patronite'a założyłem rok temu właśnie w czasie podróży, ale wiadomo, no, przyda się ta kamerka, jeżeli fajne filmiki będą wychodzić. Nie trzeba będzie brudzić tego telefonu, wiecie, z telefonem to też on mi wypadał, z tego czasami trzeba było poprawiać coś, no brudziło się, a tutaj kamerka, nawet jak się pobrudzi, no to nie będzie tak jak telefon używana później na co dzień i nie powinno być tego problemu. Dobra, cóż mogę jeszcze powiedzieć o tej zimowli? Na razie nic tu nie chcę zaglądać, nie sprawdzać ułożenia kłębu. No niektórzy tam coś sprawdzali, ostatnio wspominałem o tym. No można, jeżeli ma ktoś doświadczenie i wie, że na przykład jest źle ułożony kłąb, coś tam poratuje, to ja tam nie chciałem tam jakoś krytykować, tylko tak stwierdziłem, że ja tego nie robię, bo uważam, że za szybko. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o takie zerkanie w zimę, raz to robię, jeżeli oczywiście jestem, bo rok temu mnie nie było w zimę i w tym roku, no może przed wylotem, bo też się wybieram w podróż, to może zajrzę. Po co? Po to, żeby zobaczyć, jaki właśnie z góry, czy jest wszystko ok. Tylko nie wiem właśnie, czy się wyrobię i czy będzie sens. No, głównie jeżeli jest chłodno, to te pszczoły matki nie czerwią, pokarm jest tutaj. No nie wiem. Nie wiem, bardziej chyba, że się odsypała jakaś rodzina. Ale jak sprawdzałem, ja wiem, parę tygodni temu w październiku, to żyły te, co żyły. Tak jak kiedyś wspominałem, tam dwa odkładówki tam się zabrałem, bo były puste, były wyrabowane. Co się stało, ciężko powiedzieć, nie chcę tutaj wróżyć z fusów. Prawdopodobnie albo i przytargały dużo warozy, albo matki nie było. No i wiecie, jak padnie matka w takiej rodzinie na jesień jeszcze słabszej, to inne pszczoły rabują, a one nie bronią, bo nie czują po prostu zapachu matki, tych rabusiów. Tracą taki instynkt tej ochrony gniazda, ochrony matki, bo nie ma matki, nie ma tego substancji matecznej. I mogło tak być, mówię, ale to na dwoje babka wróżyła. No, dobra. Kończę gadanie, pozdrawiam wszystkich. W całej Polsce ponoć właśnie taka zima przyszła tej jesieni. U nas niespotykane, bo coraz cieplejsze te zimy, ale zobaczymy, bo wiecie, teraz może jest ocieplenie, a za kilka dni przyjdzie już i nie będzie na przykład do stycznia już znowu opadów i jakichś tam tęgich mrozów. No, na razie dosyć fajnie, bo tak jak wspominałem, w ostatnich latach to jest już coś nowego, taka biała tutaj zima i cieszy to, zwłaszcza dzieci, jak mogą sobie na sankach pojeździć. Dla mnie to jest, jeżeli byłaby stała temperatura, nieduży mróz, jakiś tam śnieg, to myślę, że to by było najlepsze dla zimowli pszczół, niż takie skakanie temperatur, jak czasami było, że nie było 2 miesięcy w pasiece mojej, żeby nie było oblotów. W grudniu były obloty, w styczniu były obloty, w lutym, w marcu, w listopadzie. Całą zimowlę pszczoły się oblatywały. Jeden jest plus, że one wtedy się oczyszczą, zrobią oblot, i nie ma później biegunek w ulu, bo nie są przepełnione te jelita. No ale minusami jest to, że się rozkłębiają, że matki więcej czerwią, więcej zużywają pokarmu, więc wydaje mi się, że jest więcej minusów niż plusów. No, dobra, to na tyle. Myślę, że wystarczy. Mówię, to jest teścik kamery, pogadanka, żeby tak od czasu do czasu coś tam się odezwać. Powiedzieć wam, co ja tutaj robię. No jeżeli chodzi o pasiekę, to jeszcze zostało mi troszkę tych ramek do topienia i od sklepiny prawdopodobnie będę wysyłał, jak już ten wszystki to wosk będę miał. Znalazłem pszczelarza, który przetapia powierzony mu wosk nasz na węzę. On jeszcze tam będzie wstępnie to klarował, bo ten mój wosk to taki był właśnie, jeszcze chciałem klarować, ale jeżeli on już ma do tego lepszy sprzęt i to robi, no to po prostu wyślę i mu zapłacę za ten przetop i bym miał wtedy węzę z własnej pasieki. I tak będę do tego dążył. Nie wiem, czy mi wystarczy. Zobaczymy, jak wszystko wytopię, ile kilo wyszło. Rok temu kupiłem 40 kilo węzy, zostało mi 10, więc jeżeli teraz bym udało mi się swoje pozyskać z 30 kilo znowu z tego wosku, to miałbym plus tamte 10, co mi zostało, 40, co myślę, że mogłoby mi tu starczyć.
No i już kto wie, czy w następnych latach już bym tylko swoje węzy nie miał, ze swojego wosku z pasieki. Byłoby fajnie, ale no zobaczymy. Robi się to po to głównie, żeby w tej kupnej, którą wprowadzamy do pasieki, nie było parafiny. Parafina szkodzi pszczołom. Jeżeli kupujemy, parafina jest dużo tańsza od wosku czystego pszczelego, więc nieuczciwi producenci węzy mieszają. No a to szkodzi pszczołom. Im wyższe stężenie tej parafiny w węzie, którą dajemy, tym gorzej dla pszczół. No ale to nie da się ocenić bez odpowiedniego sprzętu, ile jest tej parafiny, więc po prostu no, kupując, wkładamy to do ula, a później pszczoły na tym cierpią. Działa to niekorzystnie, bo to jest po prostu, no wiadomo, parafina to pochodna ropy naftowej i nie jest to zbyt tutaj zdrowe dla nich. Także ja w tym roku z swojego wosku nie robiłem świeczek, bo stwierdziłem, że mi szkoda mojego wosku. Trochę tam miałem jakiegoś, to coś tam porobiłem, parę świeczek, ale niedużej ilości i mówię, nie z tego. O, sikorka na daszku, ale odleciała. Trzeba będzie im powiesić słoninę, ale gdzieś z dala od pasieki, żeby się tu nie przyzwyczajały. No nic, dobra, już się kończę ostatecznie. Cześć, trzymajcie się.